Cześć, tu Obsług Gitarowy i temu podobne. W dzisiejszym odcinku otwieramy paczkę od Rec Music. Zamówiłem sobie kilka kabelków do, między innymi do swoich filmików, odsłuchów. I sami zobaczycie. Ja już paczkę otwarłem, żeby nie bawić się przy Was w bawienie się nożykiem. Piszę tutaj pięknie Art Guitars. I zajrzymy do środka. Specjalnie dla mnie robiony kabel z wtykiem Nautica Silent. Bardzo fajna rzecz. Ksaty chyba też ma taki kabel. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba Dale Cooper mu robił. Ale to już musicie jego dopytać. To są Standard Stronger. Ja mam chyba... też Standard Strongery. Bardzo fajne, bardzo dobre. A wtyki Neotric, no to klasa sama w sobie. Co dalej? Dwa takie same kable, jak miałem, powinny być. Są. No bo do pętli i do pedalboarda. Żeby były. To się tutaj nie będę rozwodził. Półmetrowy kabel do kolumn. Ja sobie poprosiłem dwa, żeby mieć jeden w zapasie, a że mam obecnie dwie kolumny, no to żeby je łączyć jeden z drugim. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kabelków do efektów. Tak, przesiadam się całkowicie na kable Redca. Nie zrujnowałem się finansowo. Nikt mnie to nie sponsoruje, nikt nic z tych rzeczy. Zobaczmy, jak to będzie gadać. Będzie o filmik porównany z tym, jakie jak mam kable. Dotychczas korzystałem, a z tym. Też myślę, że zamieszczę na jak to wygląda. Na wykresie. Nagram sobie na tych samych ustawieniach przester z kostki, przester z wzmacniacza, czysty kanał i z kompresorem, myślę. Na dwóch wzmacniaczach. I sami zobaczycie, co dają kabelki Redca. Czy to jest naprawdę fajne, czy nie. Chociaż patrząc, co włożę, na same wtyki, to już robią na pewno dobrą robotę. Jeden myślę, że przy Was otworzę. Może i nie otworzę. Nie otworzę. Nie. Albo inaczej. O. Od mikrofonika. Rachcie. Zaraz się dostaniemy do kabelka. Jak się przyjrzymy, one są dobrze zalutowane. Ta powłoczka tutaj jest naprawdę dobra. I jeżeli ktoś oczekuje naprawdę dobrych kabli, to Rec. Albo samemu robić. Aczkolwiek już sobie to kiedyś przeliczałem i się nie opłaca. Patrząc na kable Redca, czy inne jakieś dobre jakościowo kable, których nie ma. Cena do jakości. I kabel studio mikrofonowy na wtykach. Redca. Ładnie lśniący. Podejrzewam, że to są to samo co Neutriki, tylko że wykonywane w Polsce, gdyż Neutrik też ma takiego klipsa i tak się fajnie mieni. Te NC3 MXX i FXX, jeżeli dobrze pamiętam. Co mi jeszcze tutaj firma Rec Music dodała? Ano, rzepy. Bardzo fajne.
Jeszcze chyba, jeszcze ze starym logiem. Z tego co widzę. O. Tu sobie, wepchamy kabelek. Zaciśniemy. Z drugiej. I organizacja pana kabli jest. Ja wszystko i tak trzymam walizkę dobrze poukładane, więc podejrzewam, że z tego nie będę korzystał. Aczkolwiek zobaczymy. Czasem jak idę na jam, no to biorę tylko gitarę, kabel i jeżeli mnie poproszą, żebym wziął ze sobą wzmacniacz, no to tylko wzmacniacz. No i ewentualnie przester z kostki cisnę. Żeby, nie, jak gram na Fenderze, żeby nie było to takie metal, no bo teraz mam jeszcze unboxa. Dobra, tak jak powiedziałem, kabelki Eretza, to jest niepodpisane, fajne, zawodowe, pozłacane. Na InfoMusic ostatnio spotkałem się z testem tych kabli mikrofonowych, więc polecam się też z tym zapoznaniem. Firma Studio Pro też sprzedaje te kabelki. Ostatnio widziałem, że Skład Muzyczny też je ma w swojej sprzedaży. Więc myślę, że warto byłoby się przejść do tych sklepów i zapytać między innymi o te kable, jeżeli szukacie naprawdę dobrych w rozsądnej cenie kabli. Ksantyp z filmików o gitarach też. On chyba, nie pamiętam, czy on dostał te kable i testuje je. Więc tam u niego możecie przetestować. Ja je kupiłem za swoje ciężko zarabione polskie dolary. I też je będę testował. Więc będziecie mieli porównanie dwóch osób, dwóch całkowicie gości, którzy grają może nie całkowicie tak, różną muzykę, bo też lubię sobie zagrać ciężko, ale też gram trochę fancurów, bluesów i jazzów. Może nie takich stricte jazzów, ale też gram takie rzeczy i będziecie mogli usłyszeć, czy tylko do ciężkiego grania one się będą nadawać, czy też nie. Ale ktoś może stwierdzić, kabel to kabel, ale kabel kablowi nierówny. Ja się zaczynam bawić podpinanie tego i zapraszam was na odsłuch gitarowy, Cisza też gra, filmiki o gitarach, blog do gitary, to chyba było to jakoś tak, Piękny Wach, do kupowania jedynych słusznych kabli w tym kraju, czyli Red Music, wspierajmy polską gospodarkę. Kogo jeszcze tam warto polecić? Dobra, nie przychodzi mi nikt więcej w tym momencie do głowy, ale serdecznie polecam do oglądania mnie, Xantypa, Dale'a Coopera i wielu innych, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia na temat gitary i mają swoje podejście do tego. A nie jakieś tam metalheady? Jakoś tam metal masters? Jakoś tak. Xantyp tam wyśmiewał. Wyśmiewał. No dobra, wyśmiewał. Tak samo jak Kremniwa. Jak to zobaczyłem, to się załamałem. Tak czy inaczej, dzięki, że oglądaliście i zapraszam ponownie.